Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Najka, czyli Natalia. Dzisiaj kończę 23 lata i z tej okazji nagrywam 23 fakty o sobie i to takie niektóre dziwne fakty, nietypowe. Niektóre będą takie, że ktoś może pomyśleć, ludzie, jak to można lubić. No, w każdym razie w ogóle taki dodatkowy fakt o mnie. Ja wcale na co dzień nie chodzę w okularach. Tak naprawdę to ja je noszę, jak idę do pracy, jak wychodzę z domu i nie widzę czegoś za kółkiem, także ściągamy je teraz. Wybaczcie. Dobrze, kochani, przechodzimy do rzeczy. Pamiętajcie, jeszcze przy okazji można wspierać mój kanał i zyskać za to przeróżne bonusy. Dziękuję wszystkim wspierającym. Dobrze, przechodzimy już do rzeczy, bo się zaczynamy Śmierdzą zgadywać. Stop! Ja czekałam, aż to Nikola zrobi, bo na Nikola cały czas tylko gada. Zrób taki fakt o sobie! Dobrze, przechodzimy do rzeczy. Mianowicie tak, pierwszy fakt o mnie taki dosyć, że ludzie się dziwią, jak to można robić. Ja lubię jeść skórki od świni. No, to jest właśnie reakcja zwykłego, potencjalnego człowieka. Ale ja też kiedyś jadę, a teraz jak na to patrzę... Ale one są tak dobre! Te włosy od tej świni, to mnie to... No te włosy, teraz, dobra, no. Te włosy od tej świni są... Dalej, ja nie lubię masła orzechowego. Po prostu one jest takie... słone, ale aż za bardzo. Ja nie, ja wiecie o jakim ja maśle marzę? No one jest o takim, słone. Żeby zjeść takie masło, ale z orzechów laskowych. Ja kocham orzechy laskowe. Dalej. Pierwszy raz przywinęłam dziecko w wieku 7 lat i była tą osobą Nikola. Ona zostawała ze mną sama w domu i z moją babcią. Moi rodzice jechali do sklepu i zawsze ja przebierałam ją. Nikola, ty musisz być do końca życia mi wdzięczna za to, że ja ci tyłek przebierałam. No, przebieraj tak. Dalej. Lubię jeść patyczkami. Kiedyś nawet była sytuacja, że jadłam rosół patyczkami. Cześć, wyobraźcie sobie rosół jeść patyczkami i ten makaron nitki patyczkami. Przecież to trzeba mieć z głowy zjechane. Ale no, wtedy jeszcze nie miałam patyczków, więc stworzyłam jakieś wymyślone patyczki sobie. Długa historia, o której teraz nie będziemy tutaj mówić. Dalej. Uwielbiam jeść roladę śląską, kluski i modrą kapustę. To jest top jeden ze wszystkich obiadów, a dodatkowo wiadomo, do tego jeszcze rosołek. To już taki czysty, polski obiad. To mi się was podoba. No i tutaj taki mini fakt, nie uznajemy tego za fakt. Jogodą VP po śląsku i to dosyć bardzo, dosyć fest. O tak, o. Natomiast Jerzyk zauważyła, że przed ludźmi, których za fest nie znam, nie umia tak godać. Tak musiała się na tym skupić. Ja się fest dobrze czuję, jak godą po śląsku przy kimś, kogo znam i kogo lubię. O tak, i przy kim czuję się swobodnie. O. Dalej. Co jakiś czas mam fazę na Simsy. Na co dzień w ogóle w gry nie grywam, nie gram. Tak naprawdę ja mam coś takiego, że to przychodzi do mnie fazami. Czyli, że o, na przykład w kwietniu pogram sobie przez tydzień w jedną rodzinkę, później przez 4 miesiące nic i później znowu wracam do tego. Chyba dlatego nie umiem dokończyć tej serii z Simsami, dlatego, że ja po prostu nie gram w Simsy. Nie wiem, ja nie wiem. Może już przegrałam, może po prostu stara jestem, mam 23 lata na karku. A teraz fakt o mojej kochanej zmienia kolor. No, popatrzcie. Ona w ogóle była idealnie białym chomiczkiem. Patrzcie, jak ona zmieniła kolor. I ona była idealnie biała. Idealnie biała. Idealnie. Po prostu biała. Dalej, o właśnie, przed chwilą miałam chomika na rękach, ale taki inny fakt o mnie. Ja chciałabym wziąć takiego wielkiego pająka na rękę, bo ja wiem, że to by mi pomogło się przestać bać tych małych pająków, na przykład tych takich, nie, że tych takich haźloków z chudymi nogami, no tych takich kątników, bo te kątniki są straszne, one mają 5 cm. Przeczytajcie sobie na internecie, to są straszne pająki. Albo ja wam tutaj zdjęcie pokażę, patrzcie, to jest straszny pająk. Aż jak zobaczysz takie zdjęcie z bliska tego pająka. I te oczy. Albo te nogi ich włochate! Ale nie no, jak na przykład jakieś jest jakaś tarantula taka, wiesz, co ma takie nogi włochate, znaczy wiesz, włochate, to masz takie, a jak widzisz takiego pająka z takimi girami zwykłymi, to masz takie... Gdzie ta ślicznotka? Dalej. Piję herbatę 2-3 razy dziennie. W sensie w lato mniej, ale w zimę tak robię 2-3 razy dziennie, bo... I teraz powód, dlaczego ja robię 2-3 razy dziennie. Dlatego, że ja tej pierwszej do końca nigdy nie dopijam. Tej drugiej też i nie później wychodzą 3. I tak to właśnie ale u mnie wygląda. Jakby normalnie na co dzień czasem się pije dużo herbat po prostu. Tak. No ale to jest fakt. Ja czasem chyba 4 herbaty potrafię dziennie wypić. Nie, słuchajcie, ona jest ciemnia. Nie, no te ostatnio chyba 4 herbaty z cytryną wypiłam. No właśnie, z cytryną to jest top jeden. Dalej, ja nie lubię lewicy. Mnie lewica denerwuje, jak oni cokolwiek powiedzą, to ja mam dość. Jest w ogóle taka jedna pani działająca, która u nas zawsze komentuje moje poczynania i nie, że w sensie, że ona komentuje moje filmiki, tylko, że ona
pod swoimi filmikami pisze, o, Najce by się to nie spodobało. Znaczy, wiecie, ja uważam, że ktoś inny za nią prowadzi ten profil na TikToku, ale jednak cały czas się do mnie dowala, więc sądzę, że ta pani też o mnie wie. Skoro kiedyś nawet Biedroń komentował to wszystko, co ja wyczyniam, no to o czym my tu jeszcze gadamy? Mam w swojej szafie około 30 sukienek. Ja czekam, aż mnie ktoś na rundkę zaprosi. W sensie... Na rundkę, ostatnio. Ostatnio powiesz tak. No, ale jest zima i... Ale... Ostatnio to nie była randka. Ja to ciągle na jakieś randki, no właśnie. Ej, telefon się wyłączył. Chodź, notko. Dobrze, ale wracając. Ja mam takie sukienki, które bym chciała założyć, wiecie, na randkę, bo są takie bardzo eleganckie. Mam też dużo, dużo, dużo takich zwykłych, takich podobów. Mam też takie po mieście, ale no, chodzi o to, że wtedy bym mogła się odstrzelić, więc weźmie mój przyszły mężczyznę, zaproś na randkę. To... Whatever, gdzie. Dalej. Bardzo lubię, gdy mężczyzna jest romantyczny i mówi o swoich uczuciach. I tutaj to taki fakt o mnie też jest. Mianowicie, bo ja nie lubię, jak faceci są zamknięci. Jak nie mówią tego, co czują, tego, co ich boli, co ich cieszy. Nie lubię bardzo zamkniętych mężczyzn. Tak. Kiedyś słyszałam od jednego swojego byłego, że jak mężczyzna płacze, to nie jest mężczyzną. W życiu większych bzdur nie słyszałam. Mi się to nigdy nie podobało, takie teorie spiskowe, że przestaje być mężczyzną. Dla mnie... To jest wspaniałe, jak ktoś wyraża swoje uczucia i się przed nimi nie kryje. Ej, nawet Jezus płakał, więc o czym my tu gadamy? I co, nagle przestał być mężczyzną? Nie. Dalej. Lubię żartować ze swoim tatą. Tylko, że my z tatą mamy taki humor, że jak mama to słyszy, to ona takie... Co wy to gadacie? Przecież to w ogóle śmieszne nie jest. To tak właśnie u nas wygląda, po prostu my siebie rozumiemy. No właśnie, ja też z moją kochaną siebie rozumiem. To cały czas gada z tym chomikiem, wiecie? W tym tle. Dalej, właśnie, coś o Nicoli. Ja jej lubię robić zdjęcia, jak ona śpi. Wiecie, jak ja mam zawaloną galerię, jak ona śpi? Ona śpi jeszcze tak... Natalia! Dalej. Nie lubię, to takie dziwne teraz będzie, bo tutaj przed chwilą mówiłam o Jezusie. Nie lubię oglądać pasji. Nie lubię, w sensie nie lubię. Bardzo się tego boję. Boli mnie to, ta krzywda, którą ludzie zrobili Jezusowi. Jest mi po prostu przykro, ja tego nie umiem jakoś przetrawić. Pamiętam, raz oglądałam w całości i później nie umiałam przez to spać, bo jak ja widziałam te rany i tak dalej, te gwoździe. Nie, to jest... Ja nawet nie oglądam horroru, więc co dopiero, a dla mnie to jest istny horror, żeby coś takiego komuś robić. Dalej, lubię nocki. W sensie chodzi o to, że ja lubię pracować w nocy. Pamiętam, zawsze jest taka najgorsza godzina między 2 a 3, to chce mi się najbardziej spać, ale później, jak ja już się rozkręcę, to ja tam, gdzie pracuję, latam jak robocik. I czuję się bardzo żywa i rześka. Dalej, nigdy w sklepie nie przymierzam ubrań. Nigdy. Zawsze jak idę do przymierzalni i przebieram ubranie, okazuje się, że one jest na mnie nie okej. Na co gdy dojadę do domu, to one chyba idealnie w drodze do domu dopasowuje się do mojego ciała. W sensie nie na moim ciele, tylko w tej reklamówce. Bo wie, że będzie mi go ciężko oddać, więc musi się przystosować. Oczywiście żartuję tutaj w tym momencie, ale tak mam. Dalej. Zawsze marzyłam o krótkich włosach. Mianowicie marzę o takich włosach, o takiej długości włosów i... Ja sądzę, że ja chyba tego nigdy nie dokonam. Nie wiem, może ja chyba myślę czasami, że stracę swojej atrakcyjności, jak stracę moje włosy, dlatego, że uważam moje włosy za wielki atut. Chyba jak większość kobiet, no. Dalej mówiąc, co tu jeszcze mamy? Lubię sok jabłkowy. Ja sok jabłkowy mogłabym pić hektolitrami. Uwielbiam sok jabłkowy, tak samo sok pomarańczowy, ale sok pomarańczowy, takie lato, z kostkami lodu, to jest złoto, złoto. Dalej. Często się... O, to takie dziwne. Często śmieje się ze swoich żartów bardziej niż osoba, która słucha te żarty. To takie smutne jest, ale tak jest. Ja się często śmieję ze swoich żartów. Ja mam w ogóle dystans do siebie i do swoich żartów. Ja czasami głupoty gadam. Dalej. Dziwny i smutny fakt. Mianowicie tak. Jak byłam małą dziewczynką, a może wtedy miałam 12-13 lat, poszłam do sklepu zoologicznego i tam był taki śliczny chomik, ten długowłosy. Syryjski chomik z włosami takimi dłuższymi. Ja wam powiem, ten chomik był przepiękny. Wróciłam z nim do domu i ten chomik zaczął się jakoś dziwnie zachowywać. Po prostu się nie ruszał ani nic. I
Ja mówię, ja go zostawię, nie wszystko będzie git, nie po co ja z nim będę nawracać. Ostatecznie okazało się, że na następny dzień ten chamiczek zdechł. Później, pamiętam, powiedziałam o tym pani zoologicznej, co mi powiedziała, że mogłam go przynieść ten sam dzień, jak się źle czuł. A mi go było szkoda, bo on piękny był. No. I dalej. Co ja tu mam? Ej, przewinęło mi się to. Aha. Inny fakt o mnie, jak już teraz mówimy o urodzinach, to urodziny, to prezenty kojarzą się też z urodzinami. I ja wam powiem coś ciekawego, mianowicie ja lubię prezenty użyteczne. W sensie ja nie lubię, nie wiem, jakiegoś obrazka dostać, nie lubię dostać jakiejś figurki. Ja lubię coś, z czego mogę korzystać. Na przykład wiele prezentów od widzów, za co bardzo dziękuję, było bardzo użyteczne. Na przykład tutaj dostałam LEDy. No to jest prezent bardzo użyteczny. Później dostałam następne LEDy. Później dostałam jakieś lampeczki. Te lampeczki do dzisiejszego dnia mi świecą tutaj na drzwiach. Ja dostałam przefantastyczne prezenty, z którymi jestem bardzo zadowolona. Ja już nawet nie mówię o jedzeniu, bo jedzenie to jest top jeden. A to jest pierdołe właśnie. Jestem człowiekiem, który może wszystko dostać. Ja i ty będziesz trzymać to na półce i co? I będziesz po prostu jakąś kleptomanka. Później dostaniesz kleptomankę na starość i będziesz trzymać. No nie moja wina, że ja lubię pierdołę. A ja nie powiedziałam, że ja nie lubię pierdół, tylko że ja lubię prezenty użyteczne. Jak ja, wiesz, jak ja się wczoraj cieszyłam, jak udało, bo wiesz, jak jest suszarka, nie, na górze. No. To jakby, wiesz, tam są takie sznurki, je trzeba, powiesz, tam wkładać między to. No. I one mi się zaplątały i już miałam tego tak dość, by tego odplątać. A jak to odplątają, się tak cieszyłam. Więc Nikola się cieszy z małych rzeczy. Dalej. Zawsze marzyłam o wydaniu własnej piosenki. I ja nawet kupiłam mikrofon, on tutaj jest. Jest tutaj ten mikrofon. Ja wszystko mam. Ale ja potrzebuję kogoś, kto by mi to zmontował, bo ja nie wiem, jak to zmontować. W sensie ja się w tym wszystkim gubię, dostałam nawet podkład i ja miałam dosłownie piosenkę całości napisaną. I ja ją zaśpiewałam, ale brzmiałam jak jakaś kura. Kura. I zrezygnowałam z tego. Później mi było przykro strasznie, bo strasznie się nakręciłam na to, bo wydałam pieniądze na to. Jeszcze tutaj te programy pobiera. Nie, to w ogóle ta smutna rzeczywistość. No. Dalej. Nie, ja lubiłam i lubię bardzo jeździć na rolkach. Natomiast w 2020 roku wybrałam się z Nikolą na rolki. O nie. I u mnie jest taka jedna ulica i tam jechało auto. I ja się wystraszyłam tego auta. I ja się przewróciłam i pamiętam, miałam taką wielką ranę na nodze, a Nikola zostawiła mnie samą i pamiętam, jak później tak płakałam, bo tak mi krew leciała, się czułam taka beznadziejna przez to, że się wywróciłam, bo ja nie umiem hamować na rolkach. No właśnie, dlatego cię zostawiałam, żeby się w końcu nauczyć. Nikola, ale to tak nie wolno! Dobra, kochani, i to by chyba było na tyle z tych wszystkich faktów. Cieszę się bardzo, że jesteście. Dziękuję bardzo za wszystkie życzenia tam w komentarzach. Dziękuję, dziękuję. Natomiast czuję się stara, mam 23 lata. Matko jedyna. No, to chyba na tyle. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, że wspieracie mój kanał. Pozdrawiam was bardzo, ale to bardzo cieplutko. Buziaki.